Kto według Ciebie ma największą szansę na zwycięstwo w finale piątej edycji Top Model? Radek? Okay. Jacob? Czy Karolina? Moim zdaniem Jacob. A dlaczego? Fajne spojrzenie. Przestałam śledzić losy Top Model, od kiedy nie ma w programie Karoliny Gilon, mojej serdecznej koleżanki. Radek? Jacob? Czy Karolina? Czyli to jest Karolina. Dokładnie mój tak. Boże. Wydaje mi się, że wygra Karolina. A ja trzymam kciuki za Karolinę albo za Radka. A jak to wybierać między mężczyzną i kobietą? Zdecydowanie Jacob. Ja jestem miłośniczką męskich osobowości, a tutaj widzę przepiękne oczy, więc mam nadzieję, że to będzie on. Mają smutne tutaj oczy i są jakby starani życiem. No coś takiego przyciągającego uwagę z Jacobem. Z tej trójki, która jest rzeczywiście teraz w finale, to wydaje mi się, że jeden z chłopaków ma szansę. Który konkretnie? Jacob. Jacob jest fajny, ale Radek ma sobie w sobie coś takiego, czego chyba nie mamy jeszcze w Polsce, jakąś taką delikatność i wyjątkowość. Ten pan powinien jak najszybciej odpaść. Dla mnie ciekawostka socjologiczna, model typ ptaszek. Ja może sobie tutaj... Ptaszek, no jakby mógł w jakimś bajce dla o ptaszkach zagrać. I ja jestem, ponieważ pracuję w modzie, jestem zwolennikiem, że im mniej dziwolągów w modzie, tym zdrowszy naród. Z obecnej tu trójki, jeżeli ja bym miała wybierać, to ja bym wybrała Radka. Mimo tego, że może wzrostem nie grzeszy, ale tak jak widziałam jego pracę, to naprawdę chłopak ma ogromny potencjał. No dla mnie chyba Jacob. Chociaż strasznie trudno jest wybierać między dziewczyną a chłopakiem. On jest typem amerykańskiego chłopca, więc myślę, że on na Amerykę i tam, gdzie jest kult ciała, idealnie by się wpisał. Kto jest z chłopaków? Dziewczyna jest takim typem filmowym, więc bardziej widzę ją w filmie niż na wybiegu. Taki bardziej stojący na ziemi. Obym miał szansę na wielką karierę nie tylko w Polsce, ale też i za granicą naszego kraju. Zobaczymy.